Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Miniony tydzień był wyjątkowo krótki, bo trwał tylko 4 dni, a wszystko przez święto 11 listopada. Mimo to dostarczył nam wielu ciekawych i ważnych wydarzeń oraz tematów związanych z rynkiem aptecznym i rynkiem farmaceutycznym. Przygotowałem dla Was zestawienie 5 tych najważniejszych i naszym zdaniem najciekawszych. A jakie to tematy? O tym przekonacie się już za chwilę, oglądając farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Zapraszam! A zaczynamy od tematu, o którym przeczytacie tylko w serwisie mgr.farm. Jako pierwsi i na razie jako jedyni dotarliśmy do tego tematu i obszernie go opisaliśmy. A jest to temat ważny dla wielu tysięcy polskich aptek, które zajmują się sprzedażą refundowanych wyrobów medycznych, takich chociażby jak pieluchomajtki. Otóż dla tych aptek ostatnie tygodnie grudnia mogą być naprawdę gorące. A wszystko przez nowe przepisy, które wchodzą 1 stycznia 2020 roku i co zupełnie zmieniają sposób, w jaki są wystawiane oraz realizowane wnioski na wyroby medyczne. Chodzi o to, że do tej pory, kiedy pacjent otrzymywał od lekarza, świadczeniodawcy zlecenie na wyrób medyczny, musiał udać się z takim zleceniem albo wysłać je do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie oddział potwierdzał jego prawo do otrzymania refundacji na taki wyrób medyczny. Dopiero z taką pieczątką Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent szedł do apteki lub sklepu ze sprzętem medycznym i tam otrzymywał konkretny wyrób medyczny z refundacją. Od 1 stycznia ten system ma zostać uproszczony dla pacjenta. Pacjent nie będzie już musiał chodzić ani wysyłać tych zleceń do Narodowego Funduszu Zdrowia. Weryfikacja będzie odbywać się w sposób elektroniczny przez system, który tworzy właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten system będzie zainstalowany zarówno u świadczeniodawcy wystawiającego takie zlecenie, jak i świadczeniodawcy je realizującego, a więc w tym przypadku, w naszym przypadku, chodzi oczywiście o apteki. System ten nosi skrót EZWM i będą musiały się do niego podłączyć wszystkie te apteki, które obecnie sprzedają refundowane wyroby medyczne. Jeżeli tego nie zrobią, tego nie zdążą zrobić, to od 2 stycznia nie będą mogły realizować wniosków wystawianych już na nowych wzorach właśnie od tego 1 stycznia 2020 roku. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że większość polskich aptek, które zajmują się refundacją wyrobów medycznych, jest tak naprawdę podwykonawcami. Apteki te nie mają zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, mają za to zawarte umowy z firmami zewnętrznymi, które są świadczeniodawcami i które to właśnie te firmy mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W praktyce wygląda to tak, że apteka realizuje takie wnioski na wyroby medyczne, wydaje je pacjentowi, ale następnie wszystkie dokumenty wysyła właśnie do tej firmy zewnętrznej, która zajmuje się całą papierologią i rozliczeniem i refundacją związaną właśnie ze sprzedażą tego typu wyrobów medycznych. Sytuacja jest o tyle skomplikowana dlatego, że świadczeniodawcą w tym układzie jest tak naprawdę ta firma zewnętrzna, która będzie musiała tworzyć dla wszystkich swoich podwykonawców, dla wszystkich aptek, z którymi współpracuje, specjalne konta w SZOI, konta, które dadzą dostęp do tego nowego systemu. Natomiast jak ten system będzie działał w aptekach? Na ten moment jeszcze nie wiadomo. Pojawiają się głosy, że producenci, dostawcy oprogramowania komputerowego, systemów aptecznych tworzą nakładki, które sprawią, że to potwierdzenie refundacji dla pacjenta na wyrób medyczny będzie odbywało się w czasie rzeczywistym, w trakcie realizacji takiego wniosku. Natomiast są to tylko takie głosy gdzieś za kuluarów. Póki co nie mamy jeszcze żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie, nawet Narodowego Funduszu Zdrowia, dopiero o producentach oprogramowania. Tak więc tak naprawdę 6 tygodni przed momentem wejścia w życie całego systemu i wejścia w życie nowych zasad dotyczących wystawiania i realizowania zleceń na wyroby medyczne, nie wiemy do końca, jak to wszystko będzie wyglądało. No i te apteki, które zajmują się obecnie właśnie sprzedażą refundowanych wyrobów medycznych, mogą zacząć czuć pewne zaniepokojenie. Trzymamy cały czas rękę na pulsie, monitorujemy sytuację, jesteśmy w kontakcie z firmami, które zajmują się właśnie obsługą refundacji wyrobów medycznych w Polsce i będziemy oczywiście Was na bieżąco informować o kolejnych etapach, kolejnych komunikatach, jakie będą się w tej kwestii pojawiać. Zachęcam do śledzenia serwisu mgr.farm. W minionym tygodniu w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano
kilkadziesiąt opinii, jakie wpłynęły w ostatnich miesiącach w trakcie procesu konsultacji publicznych do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Musieliśmy na te uwagi czekać dosyć długo. Te konsultacje skończyły się kilka miesięcy temu. Kilka tygodni temu został przekazany do Rady Ministrów nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, właśnie zmieniony po tych konsultacjach publicznych, ale dopiero w tym tygodniu w RCL-u, w Rządowym Centrum Legislacyjnym, zostały opublikowane nie wszystkie, ale te najważniejsze, bo instytucjonalne opinie, jakie wpłynęły właśnie do tego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednocześnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się także obszerny raport z konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest to całkiem opasła lektura dla naprawdę pasjonatów. Liczy sobie ten raport 524 strony, a Ministerstwo Zdrowia odnosi się w nim do aż 777 uwag, jakie wpłynęły do projektu w trakcie konsultacji publicznych. Po co i czy warto w ogóle czytać taki raport? To jest pytanie dosyć względne, dlatego że oczywiście te wszystkie opinie, które wpłynęły do tego projektu, one są ważne, dlatego że udział strony publicznej i obywateli, farmaceutów rynku aptecznego jest ważny przy opiniowaniu i procedowaniu tego typu projektów, ważnych ustaw dla całego rynku i dla całej Polski tak naprawdę. Natomiast zdecydowana większość tych opinii są to opinie, które my już doskonale znamy. Są to opinie organizacji, instytucji, związków, osób prywatnych, które cały czas gdzieś w środowisku się przewijają. My je wszystkie doskonale znamy. Natomiast to, co jest ważne i co warto zapamiętać, to są odniesienia i odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia właśnie do tych różnych wizji i kierunków, w którym powinien podążać rynek apteczny i zawód farmaceuty. Opinie Ministerstwa, odpowiedzi, które dla Ministerstwa Zdrowia powinny być wiążące i powinny być egzekwowane także na kolejnych etapach procesu legislacyjnego ustawy o zawodzie farmaceuty, dlatego że cały czas tak naprawdę czekamy, aż ta ustawa pójdzie dalej. Na ten moment wiemy, że ustawa została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów. Czekamy, aż teraz po wyborach, kiedy już mamy nowy rząd, mamy nowy Sejm, kiedy ta ustawa, ten projekt trafi na posiedzenie Rady Ministrów, zostanie tam przyjęty, a kiedy to nastąpi, to zostanie skierowany do Sejmu, gdzie będzie dalej procedowany już na pewno podczas Sejmowej Komisji Zdrowia, a w tej Sejmowej Komisji Zdrowia zasiada m.in. Paweł Rychlik. Ta Sejmowa Komisja Zdrowia ustaliła się całkiem niedawno. Jej skład możecie znaleźć oczywiście w serwisie mgr.farm. No i w trakcie tej Komisji Zdrowia, jeżeli tam trafi faktycznie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, to będzie toczyła się kolejna batalia, w której Ministerstwo Zdrowia znów będzie musiało się odnosić do różnych opinii, uwag i wizji tego, jak powinien wyglądać zawód farmaceuty w Polsce. I wtedy możemy liczyć, że Ministerstwo Zdrowia będzie dalej trzymało się tych swoich odpowiedzi, tego swojego stanowiska przedstawionego w raporcie z konsultacji publicznych. Oczywiście cały czas trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli tylko coś dalej wydarzy się z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, to oczywiście o tym Was poinformujemy. Natomiast jeżeli ciekawi Was lektura tego ogromnego dokumentu, jakim jest raport z konsultacji publicznych, to oczywiście link do niego znajdziecie w serwisie mgr.farm, do czego zachęcam. W minionym tygodniu opublikowano w Rządowym Centrum Legislacyjnym uwagi, jakie wpłynęły do projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie recept. Ten projekt jest dosyć istotny ze względu na zamieszanie, jakie obecnie w aptekach i na rynku aptecznym panuje w kontekście elektronicznych recept oraz tych recept ważnych 365 dni, od których trzeba odliczać ilości leków niezużyte przez pacjenta przez ostatnie 30 dni. To wszystko wywołuje ogromne kontrowersje, wiele negatywnych komentarzy ze strony farmaceutów. Te zmiany weszły w życie 7 września. Na kilka tygodni później Ministerstwo Zdrowia postanowiło trochę uporządkować ten bałagan i zaproponowało zmianę w rozporządzeniu w sprawie recept. Ta zmiana przez ostatnie kilka tygodni znajdowała się w etapie konsultacji publicznych. Można było zgłaszać do niej swoje uwagi, a zmiana ta polega przede wszystkim na tym, że lekarz będzie musiał zaznaczyć na recepcie, jeżeli recepta, którą on przepisuje, będzie miała być dłuższa niż 30 dni. Jeżeli lekarz tego nie zaznaczy,
E-recepta będzie ważna tak jak do tej pory, tylko 30 dni. I to rozwiązanie ma mocno uporządkować całe to zamieszanie związane z receptami ważnymi 365 dni i ułatwić pracę farmaceutów. Niemniej w trakcie opiniowania tego projektu swoje uwagi do niego zgłosiła Naczelna Izba Aptekarska i między innymi w tym dokumencie, który został udostępniony niedawno w Rządowym Centrum Administracyjnym, można przeczytać kilka gorzkich słów autorstwa Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, czyli prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, pod adresem Ministerstwa Zdrowia, gdzie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zarzuca Ministerstwu Zdrowia, że cały system tak naprawdę jest na farmaceutach testowany. Biorąc pod uwagę 10-miesięczne doświadczenie farmaceutów w pracy z modułem e-recepty, można wywnioskować, iż funkcjonalność systemu budzi wiele zastrzeżeń. Błędy systemu najczęściej są zgłaszane właśnie przez farmaceutów, co pozwala przyjąć, iż system jest głównie testowany na farmaceutach, którzy dodatkowo obawiają się kar w przypadku błędów w ich realizacji. W tym samym dokumencie autorstwa Naczelnej Izby Aptekarskiej pojawia się dość istotny i wywoływany z lasu już wielokrotnie postulat mówiący o wprowadzeniu abolicji, czyli chodzi o to, aby farmaceuci nie odpowiadali za błędy na e-receptach zrealizowanych w całym ubiegłym, jeszcze obecnym 2019 roku, dlatego że jest to cały czas okres testowania, pojawia się wiele błędów, farmaceuci próbują jakoś sobie radzić z tymi błędami tak, aby nie odbywało się to z niekorzyścią dla pacjentów. I tak naprawdę sensowne wydaje się, aby w całym tym zamieszaniu wprowadzić abolicję po to, aby mogli oni dalej pracować w spokoju. Konieczne jest dodanie do treści rozporządzenia przepisu, który wskazywałby, iż farmaceuci nie ponoszą odpowiedzialności i nie podlegają karom za realizację błędnie wystawionych po dniu 1 stycznia 2019 roku recept elektronicznych. Pozostajemy cały czas w temacie e-recepty. W minionym tygodniu w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane ważne rozporządzenie, które zmienia zasady wystawiania oraz realizowania w aptekach recept, na których znajdują się m.in. środki odurzające. A dokładnie chodzi tutaj o zmiany, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 listopada. A jest to rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 października 2019 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii pierwszej i preparatów zawierających te środki oraz substancje. Nowelizacja ta wchodzi w życie 14 dni od momentu ogłoszenia, a więc będzie to 22 listopada. A na czym polega ta zmiana? Otóż polega ona na tym, że od 20 listopada lekarze wystawiający elektroniczne recepty właśnie na środki odurzające, psychotropy oraz zawierające substancje prekursory kategorii pierwszej nie będą musieli na takich elektronicznych receptach wpisywać słownie sumarycznej ilości substancji, która znajduje się na takiej recepcie. Taki obowiązek istnieje od bardzo dawna na papierowych receptach. No i w momencie, kiedy weszły w życie tak naprawdę elektroniczne recepty, tych przepisów nie zmieniano i te same przepisy dotyczyły recept elektronicznych. Tymczasem okazało się, że system, który dotyczy wystawiania elektronicznych recept, nie daje możliwości wpisania słownej ilości właśnie sumarycznej tej substancji odurzającej czy też psychotropowej. W rezultacie Ministerstwo Zdrowia kilka miesięcy temu zaproponowało taką właśnie zmianę w przepisach, która sprawia, że w przypadku recept elektronicznych lekarze nie będą musieli podawać słownie tej sumarycznej ilości leków, będą mogli ją wpisać cyfrą. Dla aptek oznacza to oczywiście też pewne uproszczenie, dlatego że część recept, które do tej pory były traktowane jako nieprawidłowe, będą mogły być realizowane pod warunkiem, że ta sumaryczna ilość substancji odurzającej czy psychotropowej będzie zapisana cyfrą. Słownie nie będzie musiała już być zapisana, natomiast przepisy dotyczące recept papierowych pozostają bez zmian. Tam cały czas ta sumaryczna ilość substancji odurzającej będzie musiała być zapisana słownie. W minioną sobotę telewizja TVN24 wyemitowała reportaż superwizjera TVN dotyczący kulisów funkcjonowania przestępców w
tak zwanym zagłębiu metamfetaminowym. To zagłębie znajduje się w okolicach Bogatyni, przy granicy między Polską, Czechami oraz Niemcami. I generalnie w tej okolicy od bardzo dawna wiadomo już, że kwitnie nielegalny handel i przemyt lekami zawierającymi substancje takie jak pseudoefedryna, dextromethorfan czy kodeina. Głównie pseudoefedryna, która jest przemycana z Polski do Czech, a tam w Czechach produkowana jest z tej substancji pseudoefedryny metamfetamina, czyli dosyć groźny narkotyk, który następnie sprzedawany jest na całą Europę, a nawet do Japonii. My o tym, że faktycznie w okolicach Bogatyni i w tych rejonach dzieje się coś niedobrego i ten nielegalny wywóz leków z pseudoefedryną nasila się, pisaliśmy już od bardzo dawna w naszym serwisie mgr.farm. Możecie przeczytać kilka artykułów dotyczących m.in. procesów, jakie dotyczyły farmaceutów biorących udział w tym procederze, farmaceutów sprzedających duże, hurtowe ilości leków z pseudoefedryną, które następnie były wywożone za granicę. W tym reportażu superwizjera TVN również pojawia się wątek aptekarzy. Tam m.in. dziennikarze dotarli do przestępcy, który zajmuje się tym właśnie przemytem leków z pseudoefedryną za granicę. On opowiadał o tym, jak współpracował z aptekami z Bogatyni, z okolic, ile zarabiały tak naprawdę apteki właśnie na udziale w tym procederze przestępczym. Cały ten reportaż możecie oczywiście obejrzeć na YouTubie, możecie go obejrzeć na stronach TVN24, ale znajduje się on także osadzony w artykule w serwisie mgr.farm. Zachęcam do jego obejrzenia. Zachęcam także do przeczytania tego artykułu, dlatego że znajdują się w nim linki do naszych wcześniejszych publikacji, w których właśnie opisujemy tego typu sytuacje, m.in. sprawy w sądach aptekarskich, gdzie farmaceuci, aptekarze biorący udział w tym nielegalnym procederze byli skazywani przez sądy aptekarskie na różne kary, od upomnienia przez nagany, aż po czasowe ograniczenie prawa wykonywania zawodu. Temat jest niestety bardzo przykry dla naszego środowiska farmaceutycznego. Niemniej warto, myślę, zapoznać się z nim, wyrobić swoją własną opinię i być może wziąć udział także w dyskusji na ten temat, która toczy się pod wspomnianym już artykułem. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Musicie przyznać, że pomimo tych tylko 4 dni, jakie miał miniony tydzień, wydarzyło się całkiem sporo. Jeżeli któreś z tych 5 wydarzeń, tematów, które dla Was opisałem, szczególnie Was zainteresowały, zachęcam do czytania serwisu mgr.farm. Tam znajdziecie artykuły na ten temat, znajdziecie więcej szczegółów w związku z tymi właśnie konkretnymi tematami. A jeżeli w jesienny wieczór lubicie sobie usiąść na fotelu i wziąć do ręki jakąś wartościową gazetę, to oczywiście zachęcam do prenumeraty magazynu mgr.farm, naszego 2-miesięcznika, największego w Polsce, liczącego sobie 120 stron. Gwarantuję, że znajdziecie w nim coś dla siebie, a przy okazji zarobicie 12 punktów edukacyjnych, które przysługują Wam za prenumeratę mgr.farm. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą wiedzę na temat wydarzeń z minionego tygodnia z rynku aptecznego. Po następne zapraszam już za tydzień. Wtedy kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia.